Cześć, witam w kolejnym unboxingu czy odpakowaniu. W tym odcinku zaprezentuję Wam przesyłkę z AM76. A co znajdziemy w środku? Zapraszam Was do stołu, przy którym to zobaczymy. No, więc zobaczmy, jak wyglądają dodatki ze sklepu AM76, które zamówiliśmy do naszej tegorocznej ulubionej gry, czyli Terraformacji Marsa. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda w środku. No, pudełko jest bardzo dobrze zabezpieczone, także nie da się dostać tam raz, dwa. Chyba wiem, co dzisiaj gramy. Jest taka szansa. Zaraz zobaczymy, co my tu mamy. Tylko najpierw zrzucę ze stołu karton. I tak. Tutaj mój Agatorek kochany chciał torbę z kośćmi. No, połóż to. Połóż, chyba nic nie widać. Więc dostaję torbę z kośćmi. Mhm. Dziękuję. Proszę. Aha, tutaj jakieś karty. Czyli do środka, co włożyli, żeby zapchać, żeby się nic nie przecięło w trakcie. Tutaj sobie kupiłem pudełka na różne elementy. Nie były drogie, a nie mam w zapasie już żadnych pudełek. I tutaj to, co najważniejsze, czyli bardzo porządne. Porządniejsze niż myślałem, że będą. To są te, na które stanęło, że ty chcesz, czy że ja chcę? Te, co ty chciałaś. W skrócie tańsze. Mieliśmy dylemat, czy wydać 150 zł na tacki, czy wydać 75 zł. I w końcu wydaliśmy 75 zł na tacki do Terraformacji Marsa. Bo bardzo lubimy tę grę, a strasznie bardzo nie lubiliśmy, kiedy nam się elementy przesuwały. I teraz myślimy, że to już będzie przeszłym problemem. To jest deska, trochę, żebyśmy widzieli deska pod spodem, druga jest nałożona na wierzchu i wszystko jest złożone, nie sklejone, bo nie czuję kleju, jak jestem przy bokach. Wygląda to całkiem solidnie i fajnie, że montuje się jedno na drugim. Tak, montuje się jedno na drugim i tworzy to zwartą całość do przechowywania łatwiejszą. Także bardzo spoko. Bardzo ładnie to wygląda. Najwyżej będę robił. To jest opalane. Tak, jest opalane. Jeśli będę robił dokrętki, najwyżej pokażę, jak się elementy w tym ładnie mieszczą. To tyle. Jesteśmy szczęśliwi z tego zakupu i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa. Pa.